Sanepid przekazał niepokojące wiadomości, w McDonaldzie potwierdzono zakażenie koronawirusem. Klienci restauracji w dużym polskim mieście byli narażeni na kontakt z COVID-19, na obowiązkową kwarantannę zostało skierowanych już ponad 30 osób. Sanepid potwierdził zakażenie koronawirusem w jednej z restauracji sieci McDonald's. Wielu klientów było narażonych na kontakt z COVID-19. Na obowiązkową kwarantannę skierowano już ponad 30 osób, niewykluczone, że ich liczba jeszcze wzrośnie. Sanepid potwierdził koronawirusa w jednej z restauracji sieci McDonald's. Sanepid w Wielkopolsce potwierdził zakażenie koronawirusem u dwóch pracowników restauracji sieci McDonald's w Poznaniu, mieszczącej się przy ulicy Rzecznej. Zakażone osoby natychmiast zostały skierowane na kwarantannę. Izolacji poddane zostaną również kolejne 34 osoby, które miały bezpośredni kontakt z chorymi na COVID-19 pracownikami lokalu. Niewykluczone, że liczba osób skierowanych na obowiązkową kwarantannę wzrośnie. Lokalny sanepid pilnie poszukuje osób, które w ostatnim czasie odwiedziły restaurację przy ulicy Rzecznej w Poznaniu. Specjaliści apelują, by klienci McDonalda zgłaszali się do wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Niedawno sanepid poszukiwał również uczestników mszy świętej w jednym z kościołów w Kołobrzegu. Sanepid poszukuje klientów jednego z McDonaldów w Poznaniu, mogli mieć kontakt z pracownikami zakażonymi COVID-19, jak przekazały lokalne media, restauracja została już ponownie otwarta. Firma zapewniła, że lokal został zdezynfekowany, a ekipa obsługująca klientów została całkowicie wymieniona i żaden z nowych pracowników nie miał kontaktu z zakażonymi koronawirusem członkami poprzedniej załogi. Po otrzymaniu informacji z sanepidu o braku przeciwwskazań restauracja została ponownie otwarta przy udziale załogi, która nie miała kontraktu z osobą zakażoną, poinformowano w komunikacie firmy, zacytowanym przez Radio Poznań. Źródło: Radio Z.